Znajdujemy się w Studziance, piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. To rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowi ludzie, jest to wyjątkowy dzień i staramy się uatrakcyjnić pobyt dzieci z rodzin zastępczych i rodziców. Jest to zabawa, integracja, sposób na spędzenie czasu i poznanie się. Kogo dzisiaj zaprosiliście? Takie rodziny zastępcze, ale również mamy pewnie gości specjalnych. I dlaczego wybór na Studziankę? Staramy się urozmaicić te pobyty. Za każdym razem jest w innym miejscu. Studzianka to piękna tatarska wioska z tradycjami, z korzeniami. Dzisiejsze właśnie gry integracyjne to są gry tatarskie. Będzie strzelanie z łuku, będzie gra terenowa, będzie również spływ kajakowy. Dla wytrwałych będzie obiad tatarski. Trzeba będzie samemu go upolować. A w międzyczasie właśnie tutaj mamy troszeczkę słodyczy i wzmacniamy się przed wiosłowaniem i gramy. Ala, cześć Ala, jak się bawisz tutaj? Dobrze. Co jest najciekawszego tutaj? Co już zwiedziłaś? A, nie wiesz. Dopiero zaczynasz? Tak, zaraz będę płynąć kajakiem. Będziesz płynąć kajakiem? Pierwszy raz, czy już pływałaś kiedyś? Pływałam już. Nie boisz się? Nie. Umiesz pływać? Tak. A, to dobrze. Ale warkoczyki już widzę masz. Tak, mam. Jakie to kolory? Tu jest różowo-fioletowy, a tu jest niebieski i żółty. Brawo. Brawo, pięknie wyglądasz, bardzo dziękujemy. Panie Łukaszu, czy tego typu formy integracji, zabaw w plenerze i wykorzystywania tego miejsca są częste? Wykorzystujemy potencjał dziedzictwa kulturowego Studzianki i regionu, nawiązujemy do historii, przede wszystkim tej tatarskiej, bo elementy tatarskie są zarówno w grze terenowej, sama nazwa Poszukiwanie Tatarskiego Skarbu mówi o tym, ale też na ekstremalnym torze przeszkód, gdzie stosujemy różnego rodzaju przeszkody naturalne, które są zlokalizowane tutaj na terenie tzw. Łysej Góry. Trzeba po prostu trochę pociągać się w piachu, pod siatką, przechodzić drzewa, ale nie są to przeszkody wysokościowe. Poznanie przede wszystkim lasu, terenu i też taka integracja międzypokoleniowa, bo w każdej drużynie musi być co najmniej dwójka dzieci i dwójka dorosłych, minimum. Wszystko oczywiście w duchu zabawy, fair play, zasad. No i tutaj w tym torze przeszkód są też elementy historyczne, które tam staramy się przemycać, żeby też sam tor był też elementem edukacyjnym. Dzieciaki mimo wszystko czekają na spływ, panie Łukasz. Pływanie kajakiem na trasie Studzianka Ortel już niedługo się rozpocznie. Okazało się, że jest więcej osób niż było zapisanych, ale z tym nie mamy problemu, już tylko doładujemy kajaki i będziemy ruszać. Studzianka, niedaleko od Białej Podlaskiej, to dobre miejsce również też, żeby się bawić, wspólnie integrować. I tak właśnie czynimy. To piknik integracyjny rodzin zastępczych. Jesteśmy tu też z własnymi rodzinami. Regularna, cykliczna impreza. Jedna z wielu, na których po prostu pokazujemy sobie nawzajem, jak ważna jest rodzina, niezależnie od tego, jak w sposób sformalizowany jest ukształtowana. Dzisiaj pięknie podkreśliła pani dyrektor MOPS-u o tym, że mama zastępcza na pytanie swojego dziecka: Małgosiu, dlaczego to nie ty mnie urodziłaś, tylko inna mama? Odpowiedziała: ja urodziłam ciebie w swoim sercu. To chyba wystarczy za cały komentarz, jeśli chodzi o wartość tego, co czynią nasi rodzice zastępczy. To zawsze jest wspaniała atmosfera, to zawsze są najweselsze, najserdeczniejsze emocje. Dziś organizatorzy przygotowali tradycyjnie bardzo bogatą ofertę. Będziemy spływali kajakami ze Studzianki do Ortela Królewskiego. Cały szereg innych atrakcji. Tutaj należy bardzo mocno docenić Łukasza Wendę i jego przyjaciół ze Stowarzyszenia Tatarskiego Ziemi Studziańskiej. Przypomnijmy o urokliwym charakterze tego miejsca. Tutaj między innymi znajduje się Mizar, a więc cmentarz tatarski. Tych Tatarów, którym jeszcze król Jan III Sobieski nadawał ziemię za ich zasługi na polach walki dla Rzeczypospolitej obojga narodów. Piękne miejsce. Tyle świetnych elementów składa się na tą zjawiskową całość. Pana prezydenta zobaczymy również w kajaku. Tak, nawet zażartowałem, choć powiedziałem to w zasadzie poważnie, że jestem instruktorem kajakarstwa i ratownikiem WOPR, tak jak mój tato i brat,
którzy też mi towarzyszą, będzie bezpieczny. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Thank you.